Marek Żuławski urodził się w Rzymie w 1908 roku, zmarł w Warszawie w 1985. Miał w swojej biografii czas toruński. Od 1921 do 1926 roku mieszkał w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 26 wraz z matką Kazimierą i dwoma braćmi Juliuszem i Wawrzyńcem. W 1926 roku skończył maturę w gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu i rozpoczął studia w warszawskiej szkole sztuk pięknych, między innymi u Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego. W 1933 roku zakończył studia i dwa lata później wyjechał do Europy. Był między innymi w Paryżu, a w 1937 roku osiadł na stałe w Londynie. W czasie II wojny światowej współpracował z polską sekcją radia BBC, bo trzeba też zaznaczyć, że Marek Żuławski nie był tylko malarzem, grafikiem, ale też był krytykiem sztuki i był autorem pamiętników. W 1946 roku przyjechał do Polski, do Warszawy, do zrujnowanej Warszawy i była to niezwykle ważna wizyta w Polsce, dlatego że zmieniła się też jego twórczość. Początkowa twórczość Żuławskiego należała do nurtu koloryzmu, natomiast już po tej wizycie poświęcił swoją twórczość człowiekowi. Ale nie był to zindywidualizowany człowiek tamtych czasów, tylko właściwie znak człowieczeństwa, bo w jego obrazach najwięcej jest takich zagadnień dotyczących bardziej człowieka, chociaż właśnie człowiek jest na nich przedstawiony. Bardzo duże znaczenie w twórczości Marka Żuławskiego ma też religia. Tworzył malarstwo religijne i jak sam uważał, że jest to absolutnie możliwe pokazanie współcześnie też malarstwa religijnego pod warunkiem, że wierzy się w jego aktualność. W Muzeum Okręgowym w Toruniu posiadamy 4 obrazy Marka Żuławskiego, wszystkie z lat 60. Będzie to Kupowanie indyka, Galatea, Adam i Kain i Abel. I Kain i Abel został namalowany w 1967 roku, zakupiony rok później bezpośrednio od artysty i przedstawia historię opisaną w Księdze Rodzaju o Kainie i Ablu, synach Adama i Ewy. Jest to historia tragicznej śmierci Abla, bratobójczej śmierci, dlatego że gdy Abel został wyróżniony przez Boga dostrzeżeniem jego ofiary, Kain ze zazdrości zabił swego brata. Zwykle w historii sztuki ta scena pokazywana jest w momencie właśnie zabicia. Pokazuje dwa nagie ciała młodych mężczyzn właściwie w trakcie w momencie tej śmierci. Natomiast Marek Żuławski pokazał już sytuację po. I tutaj najważniejsza jest nie tylko sama śmierć brata, ale też wina drugiego, wina mordercy, czyli pokazuje Kaina jak niezwykle pochylony, taki właściwie obciążony winą, oddala się z miejsca zbrodni. A to miejsce pokazane jest bardzo schematycznie. W całej twórczości Marek Żuławski bardzo często operuje właśnie taką schematyczną, surową formą. Tutaj również ta surowość i schematyzm jest wykorzystany. Tło jest prawie abstrakcyjne, pejzaż, na którym nie ma żadnych szczegółów, zresztą postaci, które są wyróżnione tutaj tylko fakturą. I to też jest częste w twórczości malarza, że ta faktura bardzo mocno wyróżnia postaci, najważniejszych bohaterów kompozycji. Jest to też kompozycja monumentalna. Ten monumentalizm artysta osiągnął bardzo takim krótkim pierwszym planem. Widzimy, że Abel leżący, zmarły, jest ucięty ramą obrazu, właściwie nie mieści się w tym obrazie. Ta bliskość powoduje właśnie monumentalizm. Jest też ukazana bardzo ładnie przestrzeń, właśnie poprzez to zróżnicowanie bardzo delikatne, ale jednak pejzażu i odchodzenie w dal postaci Kaina. Niezwykle ważna w całej twórczości
malarza jest twórczość, która czerpie swoją inspirację z religii. To malarstwo religijne, za które zresztą w 1982 roku otrzymał Marek Żuławski nagrodę imienia brata Alberta. Sam mówił, że malarstwo religijne jest jak najbardziej zasadne, nawet w XX wieku, pod warunkiem oczywiście, jeśli się wierzy w jego aktualność. A ta aktualność jest oczywista, bo postaci, które przedstawia Żuławski, nie są mocno zindywidualizowane. Oczywiście wiemy, o co chodzi, bo mamy tytuł. Natomiast postaci są tak przedstawione, że właściwie każda postać, każdy z nas mógłby się znaleźć zarówno na miejscu ofiary, jak i na miejscu kata. To jest takie dalekie też nawiązanie i do czasów II wojny światowej, i do malarstwa Andrzeja Wróblewskiego. Ta schematyczna, nieco brutalna forma pokazuje znak człowieka. I malarz zaprasza nas, odbiorcę, do tego, byśmy interpretowali ten obraz na poziomie naszego własnego człowieczeństwa.